wnioski na piśmie, punkt numer 5. Jest złożony wniosek o pani radnej Miłosławy Ciężak. Jest kolejny wniosek od pani. Wolny wniosek od pani Katarzyny Kapelak-Legut. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie ma więcej wolnych wniosków na piśmie. Zamykam wolne wnioski, punkt 5. Otwieram szósty punkt, informacje z pracy zarządu. Proszę państwa, zarząd od sesji do sesji. Już podaję. Uczestniczył w następujących, proszę państwa, spotkaniach dotyczących różnych rzeczy. Spotkanie przewodniczących na rynku podgórskim. To było spotkanie 18. Poruszaliśmy sprawy dotyczące wyników związanych z akcją podatki, jak i również, proszę państwa, były poruszone sprawy dotyczące zagadnień z Wydziałem Skarbu. Poruszaliśmy kwestie dotyczące przyspieszenia wydawania decyzji pod kanalizację. Zgłosiłem również wniosek związany z uszczegółowieniem umów i aby one były jednoroczne w zakresie realizacji zadań infrastrukturalnych na terenie naszej dzielnicy, bo się nam kończy umowa 3-letnia i w przyszłym roku będzie zawierana nowa. Z racji tego, że są bardzo duże wahnięcia cen w ciągu 3 lat, zawnioskowałem o to, żeby umowa była jednoroczna w tym zakresie. Proszę państwa, patrzymy dalej. Uczestniczyliśmy w 30. rocznicy utworzenia tajnej komisji robotniczej. To było, proszę państwa, odsłonięcie tablicy. Rada dzielnicy przyjęła patronat nad imprezą, która była realizowana przez hutnika na obiektach MOS-u. Odbyło się, proszę państwa, spotkanie z mieszkańcami w sprawie wykupu mieszkań, które jeszcze do tej pory nie zostały wykupione z różnych osiedli. Będziemy to kontynuować w miesiącu listopadzie, w drugiej połowie takie spotkania będą się odbywały tutaj na terenie dzielnicy naszej z mieszkańcami, jak i również z przedstawicielami Wydziału Skarbu i Wydziału Mieszkalnictwa. Jak państwo wiecie, Rada Miasta przyjmuje nowe uchwały w tym temacie. Odbyły się spotkania dotyczące, proszę państwa, Nowego Hutnika 2010, Stowarzyszenia Siemachy i Stowarzyszenia Młodych Talentów. Takie spotkania miały miejsce dwa, jednakże na żadne nie przyszła strona Młodych Talentów, więc będziemy musieli zrobić takie kolejne spotkanie. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele z ZIS-u, dyrektor Kowal. Nawet nie podjęli rozmów, to trudno mówić o tym, że się dogadali. Dyrektor Kowal, jak i również, proszę państwa, przedstawiciele Siemachy. Proszę państwa, są w trakcie omawiane kwestie dotyczące przydziału środków dla poszkodowanych w katastrofie lotniczej. Są w trakcie sprawy dotyczące zagadnień Wigilii dla osób objętych pomocą i moc. Następnie, proszę państwa, odbyło się spotkanie Komisji Ustroju, na której Rady Miasta Krakowa, na której zostały przedstawione propozycje budżetu obywatelskiego. W tym zakresie będą jeszcze przesyłane informacje do poszczególnych dzielnic. Odbyliśmy spotkanie z dyrekcją Mitala. Odbyliśmy spotkanie w zakresie komunikacji. Przedstawiliśmy nasze wnioski, jak i również wnioski, które spływają do nas ze strony mieszkańców. Zarząd przygotował stosowne pismo. Po raz kolejny będziemy również przygotowywać pismo, informacje dotyczącą remarszrutyzacji i komunikacji w tymże zakresie. Czy mam pytanie w tym temacie, to będziemy coś opiniować jako dzielnica? Jeśli potrafimy zmiana rozkładu jazdy. No, informacji, które posiadamy, nie będziemy opiniować nic, ponieważ opiniowane i konsultowane były wszystkie projekty dotyczące remarszrutyzacji. My po prostu z nimi się nie zgadzamy i występujemy w zakresie dzielnicy i mieszkańców o to, aby przywrócić
pewne linie, które w tym momencie zostały ograniczone. Jak Państwo wiecie, nie tylko nasza dzielnica, ale praktycznie 90% dzielnic wystąpiło ze sprzeciwem w zakresie wskazanego rozkładu nowej komunikacji w Krakowie. Tak, w zakresie komunikacji w Krakowie. Proszę Państwa, odbywają się spotkania dotyczące muzeum. Proszę Państwa, bym tak powiedział, w budowie Muzeum PRL-u, czyli budynek Światowidu, w zakresie wypracowania koncepcji programowej i koncepcji technicznej, co będzie, proszę Państwa, kierowane na konkurs w tym zakresie. Pan minister kultury ma być współwłaścicielem tego muzeum, więc to będzie pierwsza placówka muzealna, gdzie ministerstwo i gmina będą miały swój udział w zakresie finansowania tego muzeum. Jak będzie to muzeum się jeszcze nazywało, to będą ustalali radni miasta Krakowa. Proszę Państwa, przekazaliśmy dzieciom z przedszkola, z przedszkoli naszych na terenie dzielnicy 18 kamizelki, które są kamizelkami odblaskowymi, które mają być wykorzystywane przez przedszkola w trakcie wszelkich wyjść. Tych kamizelek, proszę Państwa, dla każdego przedszkola przekazaliśmy 60 sztuk, czyli generalnie trzy grupy powinny się w te kamizelki wyposażyć i spokojnie jednorazowo mogą wyjść na wyjście z przedszkola. Proszę Państwa, odbył się koncert jazz w Nowej Hucie w sali tańca na Górali wspomnieniowy. Jak Państwo wiecie, tutaj również wspomagamy te działania dotyczące historii i odrodzenia jazzu i muzyki takiej w Nowej Hucie. Odbył się konkurs Ogródek przed domem w Krzesławicach. Byliśmy tam na tym finale, proszę Państwa. Powiem, że naprawdę konkurs z roku na rok się coraz bardziej rozwija. Widać, że mieszkańcy wkładają wiele serca w przygotowanie swoich ogródków do tego konkursu. Padł nawet pomysł taki, żeby zrobić konkurs, znaczy kategorię zimowy ogród w zakresie tego konkursu. No zobaczymy, co z tego, proszę Państwa, nam wyjdzie. Z mojej strony, proszę Państwa, to tyle. Bardzo proszę Państwo, członkowie zarządu, pan przewodniczący, dzisiaj spotkanie emerytów. Tak, było takie. Proszę nagrać ten uśmiech pana przewodniczącego. Bardzo. Bardzo. Widać, że było. Panie przewodniczący, nie tylko ja uczestniczyłem, bo bardzo miło było, bo i pani Małgosia zastępczyk i pan Trzeciu Rosiek, także ekipa. Ale tak, mocna była dzisiaj ekipa z Rady Dzielnicy 18. Ale proszę Państwa, panie przewodniczący, jestem przy głosie, tak? Nie. Tylko w informacjach z prac zarządu. Nie. Nie w tym miejscu. Żałuję. Nie ma. To poświadczenie. Pani radna? Państwo? Nie. Pani radna Mikołaj. Ja się chciałam zapytać odnośnie organizacji spotkania z mieszkańcami w kwestii wykupów mieszkań. Jak to się ma, bo nic mi nie wiadomo. To znaczy, to już było wspomniane na poprzedniej sesji. Natomiast nic mi nie wiadomo, jak to organizacyjnie pan przewodniczący nas zresztą mówił o wadę. Proszę Państwa, ja bardzo prosił, od razu mówię. Spotkania się będą odbywały według poszczególnych osiedli. Według poszczególnych osiedli, czyli będziemy zapraszali przedstawicieli osiedli, czyli tych, którzy są zainteresowani wykupem. Będziemy zapraszali wspólnoty mieszkaniowe, czyli zarządy. No i chcielibyśmy, żeby byli obecni przedstawiciele Wydziału Skarbu lub Wydziału Mieszkalnictwa. Oczywiście, proszę Państwa, spotkania będziemy się starali jak najbardziej kierować, żeby ludzie uzyskali informacje. Mamy na przykład takie sytuacje, ja dodam na przykładzie osiedla Centrum, gdzie mamy konkretną sytuację. Blok numer 1 i blok numer 2, gdzie nie mogą
mieszkańcy wykupić swoich mieszkań. Chcielibyśmy, żeby te dwie wspólnoty i wydział spotkały się razem i żeby wydział udzielił im konkretnych, wyczerpujących odpowiedzi. Tutaj ze strony Rady Dzielnicy wspomagała mi na spotkaniu z mieszkańcami pani radna Stabryła. Proszę Państwa, w naszej Radzie było około 150 osób na tym spotkaniu. Proszę mi wierzyć, wszystkie stoliki musieliśmy wyciągnąć z sali obrad. Do dziesiątki, korytarz cały był zajęty, tak dużo osób tutaj było na tym spotkaniu. Dlatego nie jesteśmy w stanie tego spotkania prowadzić przy takiej dużej ilości osób, bo ponieważ tematy są przeróżne i każdy ma swój indywidualny, więc dlatego tutaj jak gdyby ja już powiedziałem też wspólnotom i tym osobom zainteresowanym, że najważniejsze jest to, żeby, proszę Państwa, to zrobić właśnie w ten sposób, że będziemy kanałować, dla kogo to będzie skupione. I będą wszystkie osiedla, będziemy patrzeć, jak na Skarpie, jak na Stalowym, jak na Szkolnym, Zielonym i inne osiedla, które są w tym zakresie potrzebne, żeby ludzie dostali informacje odnośnie wykupu. Dziękuję bardzo, panie radny. Będziemy przesyłać tak, do wspólnot, wszyscy będą poinformowani. Tak, będziemy przesyłać do wspólnot. Dziękuję.